Cześć, witam was w kolejnym odcinku. Dzisiaj zajmę się recenzją dosyć ciekawej aplikacji z Google Play, oczywiście darmowej, a jest to aplikacja SwipePad. SwipePad to jest taki, można to nazwać, launcherem pomocniczym, czyli wybieramy sobie jakiś punkt, który chcemy, żeby był aktywny. Na przykład tutaj wezmę jakiś prawa krawędź dolna, ustawiamy to sobie tak. Wychodzimy z aplikacji i w tym miejscu przytrzymujemy, przeciągamy do środka i mamy takie kilka aplikacji wybranych przez nas, czyli tutaj możemy przejść do ustawień. Bardzo, bardzo szybkie takie skróty, można powiedzieć, że to są. Więc oczywiście możemy te skróty sobie dowolnie personalizować, tak jak tutaj sobie zmienię, że to. I możemy dodać sobie jakąś aplikację. Inne tam rzeczy, jeszcze pokażę, momencik. Możemy sobie dodać skróty, jakieś widżety, ale widżety to nie są takie typowe widżety, tylko widżety musimy ściągnąć dedykowane do tej aplikacji. Skrót do wszystkich aplikacji, do home screenu, quick post, takie proste rzeczy. Jest naprawdę fajna aplikacja. Oczywiście w ustawieniach mamy, czy włączyć, bo możemy to oczywiście mieć zainstalowane, ale wyłączone. Czyli wibracja, kiedy dotykamy tego hotspotu, można tak powiedzieć. Dalej transparent indicator icon, czyli po prostu ta ikonka tutaj, że to jest włączone, bo to się dalej na pasku tutaj wyświetla, że to jest włączone, po prostu się pojawia tutaj na naszym pasku powiadomień. Dalej jakiś przetłumacz, jakieś coś tam, kredyty, jakieś tam od... nie od samego użytkowania aplikacji. No i tutaj szybki start, jak użyć, tam skrócona instrukcja obsługi tej aplikacji, możemy to gdzieś udostępnić. Developer on Twitter, czyli profil dewelopera na Twitterze, takie po prostu rzeczy, można powiedzieć, reklamowe. Te hotspoty, oczywiście jest bardzo dużo tego, możemy jego rozmiar też zmienić, na przykład na taki, sporo większy oczywiście. Sobie i tak tutaj muszę wyłączyć, bo ja tutaj mam po prostu. No i w dodatkach to to są jakby takie reklamy aplikacji dostępnych od tego samego dewelopera. Fajną rzeczą też jest to, że aplikacja jest w pełni po polsku, więc to jest naprawdę... Znaczy w pełni to... Może nie w pełni, ale większość rzeczy jest przetłumaczonych na polskie, ale tutaj jak możecie zobaczyć, tutaj jest niestety po angielsku, tutaj jest po angielsku, więc no tak można powiedzieć, że w połowie o tak jest przetłumaczona na nasz język. Więc polecam wam jej pobranie, tym bardziej, że jest za darmo. Oczywiście pamiętajcie o subskrypcji, łapka w górę i do zobaczenia w następnych odcinkach. Na razie.